Witam Was w kolejnej recenzji sprzętów. Dzisiaj recenzja sprzętu, którego wcześniej omawiałem. Znalazłem takiego oryginalnego, lekko przykurzony jest, ale mam nadzieję, że zadziała wszystko w nim. To jest Philips AZ1602 z 98 roku. Tak jak widzicie, ma oryginalne jeszcze naklejki, nie zdarte. Tutaj są jeszcze oryginalne naklejki. Magnetofon podwójny, pierwsza kieszeń do odtwarzania, druga do odtwarzania nagrywania, pokrętło siły głosu, przycisk wzmacniania basów, przycisk do szybkiego przegrywania i tutaj, prawda, zmiana, co się chce, czy chce się słuchać muzyki z kasety, czy chce się posłuchać radia, czy kompakt dysku. Tutaj jest regulacja częstotliwości fali skali i przełącznik na krótkie na UKF i długie, ponieważ tutaj ma dwa zakresy. Ma stary zakres 74-65, może tego dobrze nie widać w kamerze, ponieważ tutaj była jeszcze stara częstotliwość, a ta nowa była 88-108, więc on już miał przygotowane na dwa. Dobrze, zacznijmy prezentację. Tu jest jedna kieszeń, tu jest druga kieszeń, tu jest to na CD. Tu jest antenka 3x3 teleskopy. Ja tu mam przygotowaną kasetę z tamtych lat jeszcze, grupa 0. I co, zgadnijcie pewnie, jaki utwór włączę. Mam już tutaj przygotowany. Ale Wam pokażę teraz, jaka była wada konstrukcyjna z tymi kieszeniami. Raz, że tam omawiałem, że tutaj te takie ząbki, czy to, co podtrzymuje, łamało się. A drugie, to, że po pewnym czasie grania, lat dwóch, trzech, siadała głowica i zaraz sami się przekonacie. To jest kieszeń numer 1. Słyszycie? Prócz mojego zegara, który tutaj, prawda, hałasuje lekko. Jak mniej naoliwione drzwi. Dobrze, lecimy. Słychać, on, ta głowica czysto gra. Ten przycisk, wszystko działa. Zobaczymy teraz na drugiej kieszeni. Ta jeszcze lepiej skrzypi. No sprzęt przecież będzie wiekowy niedługo. Słyszycie? On gra tylko na tym głośniku, a ten nie ma. Czyli głowica jest do wymiany. Słyszycie właśnie to, co ja omawiałem wcześniej na moim boomboxie, który był lekko przerobiony, lekko stuningowany. Ten ma wadę, na tej drugiej kieszeni była właśnie ta wada, że nie chodzi o to, że na tej się często odtwarzała, tylko sporadycznie się nagrywało lub się słuchało czegoś tam. To tak właśnie to wyglądało. Ja tutaj mam płytę. Nie chodzi mi o to, że włączę Wam teraz oryginalną płytę, tylko chodzi mi o to, że te kompakt dyski
odtwaracze już były dostosowane do tego, żeby można było na nich odtwarzać muzykę z płyt nagranych, z kompakt dysków nagranych. Ta jest 80-minutowa, były 60, 74, ta jest 80. Tu jest właśnie był problem z tym, że może go tutaj przesunę. Nie było go jak za elegancko wyciągnąć tą płytę, żeby ją tutaj nie pobrudzić. W momencie, gdy ją wyciągacie, trzeba mieć naprawdę dobry chwyt, żeby tak tutaj nie zawadzić, raz. Ta klapka powinna się co najmniej gdzieś tutaj otworzyć mi, żebym nie miał tutaj, być może mam za duże paluchy, kto wie. I tutaj ją można wziąć. Ale mi ta płyta po prostu za każdym razem, ona mi się tutaj podnosi. Ja ją tutaj lekko rysuję na tej krawędzi. Dobrze. Ma. Załapał. Tutaj mam numer. Przełączamy na ostatnią pozycję. To jest taki sprzęt właśnie, który lubiał grać, ale nie za głośno. Co mogę jeszcze dodać od siebie? Lubiał się popsuć. Pomimo tego, że reklama była fantastyczna, superancka, ale lubiał się popsuć. Trzeba było zrobić do naprawy i zapłacić. Najczęściej to były właśnie silniczki i głowice. Co do kompaktu jeszcze nie udało mi się go zepsuć, ale już też często i mocno grał. To tyle mojej recenzji dzisiaj. Mam nadzieję, że firmy fonograficzne nie wycięły, nie wtrąciły się na tą krótką prezentację co do użytej muzyki tutaj, bo tylko chciałem zaprezentować w tym filmiku, a akurat nie mam jakieś takie swoje ponagrywane, jakichś takich utworów, które można było tutaj, prawda, odsłuchać. To tyle. Mówił do Was Max do 890. Jeśli Wam się podobają te filmiki, subskrybujcie i piszcie komentarze. Jeśli coś się uzbiera, a będę miał możliwość, to dodam kolejny filmik za jakiś czas na YouTube. Mówił do Was Max do 890.